Panie marszałku, Wysoki Sejmie, szanowny panie ministrze. Praca nad nowelizacją ustawy o ochotniczych strażach pożarnych i innych ustaw ma charakter merytoryczny. To dobrze, że po roku funkcjonowania tego ważnego dokumentu dla ochotniczego pożarnictwa, ale także relacji między władzą samorządową, władzą publiczną a strażakami podejmujemy właśnie tej nowelizacji. Na zauważenie, i to klub Lewicy zdecydowanie popiera, należy po pierwsze wzmocnienie sytuacji wnioskodawcy o świadczenie strażackie w relacji z wójtem, komendantem i tak dalej. Przewidziano tutaj tryb postanowienia. Do tej pory jakby te relacje były takie silne po stronie tych, którzy mają decydować o wartości tych złożonych oświadczeń, a mniej było praw dla wnioskujących. Dobry kierunek. Po drugie, wyjaśniamy sprawę i wracamy do tego, co było wcześniej, że również za udział w szkoleniu podstawowym, ale także w tych kandydatów na strażaków można tym osobom wypłacić ekwiwalent. Podkreślam, można. No i tu jest pewien dylemat, o którym warto powiedzieć, że będziemy mieli dwa stany prawne. Strażak ratownik uczestniczący w działaniach ratowniczych, ale też w innych szkoleniach poza podstawowym będzie miał wypłacany ekwiwalent, a kandydat na strażaka biorący udział w szkoleniu będzie miał możliwość wypłacania. I będzie więc taka sytuacja, że w jednej gminie będzie, a w drugiej powie, no my uważamy inaczej. To można było uregulować, jeśli chodzi o ten ekwiwalent ważny dla ochotniczego pożarnictwa w sensie naboru nowych osób do szkolenia jako obligatoryjny. Po trzecie, sprawa, która moim zdaniem będzie wzbudzała pewne kontrowersje, mianowicie do tej pory było tak, że właściwie były wypracowane te relacje i te obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wobec ochotniczych straży pożarnych. Natomiast ustawa wpisuje, iż gmina może wspierać finansowo państwową straż pożarną w realizacji szkoleń, o których mowa, stosownie do posiadanych środków finansowych. Skoro mówimy o tym, że państwowa straż pożarna nieodpłatnie prowadzi te szkolenia, o których mowa, w stosownym będzie biuletynie informacji publicznej prowadzonych według programów zatwierdzonych przez komendanta, to jest pytanie, dlaczego to wprowadzamy. I tu jest obawa taka, że po pierwsze, te szkolenia w pierwszej kolejności będą dostępne dla tych bogatszych gmin, strażaków z tych bogatszych gmin. Po drugie, że szykuje się cała grupa dobrych specjalistów, byłych funkcjonariuszy PSP, które będą dochodzić sobie, dorabiać poprzez ten fundusz wsparcia dla szkolenia. Myślę, że ten podział był do tej pory jasny i warto by było się tego trzymać. Wnioskodawcy zdecydowali tutaj inaczej. Jako klub chcielibyśmy zgłosić jeszcze 5 poprawek. Panie przewodniczący, nic nowego. Sprawy, które były, chcemy jeszcze do nich wrócić. Po pierwsze, żeby nie było tego zamkniętego katalogu w artykule 3, jeśli chodzi o zadania ochotniczych straży pożarnych. Tutaj słowo to szczególnie. Po pierwsze, dlatego, że mamy katalog zadań w artykule 4 ustawy o pożytku publicznym, 36 obszarów publicznych zadań, których część ochotniczych straży pożarnych ma ten status, ma wpisane, kiedy nowelizuje, sąd mówi nie, bo mamy zamknięty katalog. Po drugie, sprawa dotycząca zwolnienia również nie tylko strażaków ratowników, ale również strażaków OSP, którzy idą na to szkolenie przez pracodawców, czyli to rozszerzenie tu tego zwolnienia przez pracodawców. Po trzecie, sprawa dotycząca tych odszkodowań, i tutaj wymieniamy, że chodzi o strażaka ratownika, który uczestniczył w zaewidencjonowanym systemie i tak dalej, w ochronie, w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczym, w szkoleniu, i tutaj chcemy, żeby byłoby to w zawodach i dalej tak jak jest. Również w zawodach, oczywiście to będzie potwierdzone poprzez zgłoszenie do tego systemu. I ostatnia sprawa, w trakcie prac już nad tą ustawą wnioskodawcy mówili, że osobną ustawą uregulujemy kwestię zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych tego świadczenia
ratowniczego. Jest na to czas, można do tego podejść. Po pierwsze, dzisiaj wypłacający te świadczenia ratownicy muszą wystawiać stosowny dokument. Dzisiaj większość tych osób starszych to są osoby, które pobiegają świadczenia z ZUS-u albo z KRUS-u. Oni w tym momencie nie musieliby się samodzielnie rozliczać, czy nie rozliczają się, a w tej chwili muszą dodatkowo, kiedy otrzymują stosowny PIT o tym świadczeniu ratowniczym, muszą dodatkowo prowadzić to rozliczenie. I następny argument, to jest świadczenie honorowe. Dlatego też wnioskujemy o zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych. Klub parlamentarny Lewicy będzie głosował za przyjęciem tejże ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.